Zdenerwowanie księżny bożenny dosięgło szczytu. Zerwała się z kanapki i krokiem gwałtownym, lecz nie bez wdzięku, przebiegła przestrzeń dzielącą ją od lustra. Szeleścił i otulał miękko jej postać szlafrok ze złotomiedzianej, jedwabnej materii. Fantazyjne draperie spięte węzłem poniżej kolan opływały ją jakby strugą płynnego złota ciemne, rdzawo-połyskujące włosy. Kipiały z jej głowy falistą kaskadą na plecy, uskroni przytrzymane złotą przepaską. Szyję obnażoną głęboko owijał dwukrotnie i spadał na piersi gruby sznur cennych pereł. Stopy w złotym atłasie ślizgały się szybko po puszystym dywanie. Siadła z rozmachem na taburecie, przegięła się w tył i ramiona – z których spadły szerokie rękawy złotej tkaniny, założyła sobie za głowę ruchem desperackim. Ach! Jęknęła z widocznym znudzeniem. Długo siedziała tak z zamkniętymi powiekami, drżącymi czarną rzęsą naprzeciw luster. Kryształowych, srebrnych i złotych, wykwintnych cacek, flakonów, puzderek, drobiazgów. Jej twarz ściągła, perłowa w tonie, okraszona lekkim przebłyskiem rumieńca, jakby zastygła. Tylko pulsa na smukłej szyi tętniły widocznie, i piersi wysoka falowała oddechem. Po długiej chwili. Delikatne powieki księżny, bożenny drgnęły i uniosły się powoli. Spod rzęs czarnych błysnęły źrenice takim przepysznym szafirem, jakim bywa niekiedy niebo włoskie lub toń morska Adriatyku w najcudniejszą pogodę. Tymi szparkami, przebłyskującymi szafirem, poprzez las czarnych złotawych rzęs. Patrzała księżna uparcie na odbicie swej twarzy w lustrze. Przez krótki moment zajaśniał na jej wargach uśmiech rozkoszny, jakby zadowolenia z własnej urody. Lecz trwało to chwilkę. Ironia wygnała zachwyt. Usta skrzywiły się wyraźnie i niechętnie. – Ach, co mi z tego? – Zabukano do drzwi i jednocześnie wszedł do buduaru średniego wzrostu mężczyzna. Rasa szła przed nim i za nim. Otaczała go w koło. Była w jego pańskiej postawie, w rysach wykwintnie delikatnych, w ubraniu codziennym, a wytwornym. Wyzierała z jego ruchów, kładła się na wąskich, bladych prawie kobiecych rękach. Widać ją było nawet w sposobie noszenia krawata i dewiski. Księżna drgnęła. Szybkim półobrotem twarzy w stronę wchodzącego spojrzawszy, skamieniała znowu w swej nieruchomości. On spoza fali jej włosów dojrzał w ślicznym skrócie twarz i zauważył niechęć ruchu. Niezrażony, śmiało podszedł, stanął za taburetem, pochylił się i ogarniając ją ramionami, dotknął delikatnym muśnięciem palców jej obnażonych wyżej łokcia rzeźbionych rąk. Otworzyła oczy, była gniewna. — Książę sobie życzy. — Ciebie. — Och! Znowu jakaś chimera. Usunęła go lekko, nie odpowiadając. – Nie pojmuję cię, Eno! – rzekł spokojnie, trochę urażony i usiadł opodal na foteliku kapiącym rzeźbą, Adamaszkiem, damaszkiem, złoceniami i stylem. Powstała szybko, chciała biec gdzieś w nieokreślonym kierunku, lecz on ją zatrzymał za rękę. Ciągnął ku sobie. – Eno! Moja! Puść mnie! – — Nie! — Przemocą posadził ją sobie na kolanach i ogarnąwszy ją ramionami, tulił do piersi jej głowę płonącą, pomimo że się szarpała i chciała wyrwać z uścisku. — Krystyn! Ja tego nie chcę! — Puść! Och, te wieczne czułości! — Nie lubisz? Szczególna ty jesteś do prawdy. Masz temperament szalony, ale trzymasz go jakby na monstuku. Często doznaję wrażenia, że zwalczasz go umyślnie, z pasją, żeby sobie i mnie dokuczyć. Wzdrygasz się od moich pieszczot. Czy i to cię już nudzi? — Nudzi, męczy, wstrętem przejmuje. Nie chcę, nie chcę. Wyszarpnęła się gwałtownie z ramion męża. Stanęła znowu przed lustrem i jeła czesać swe ciemno-rdzawe włosy. Książę wstał również, zapalił cygaro i, pykając dymem z założonymi w tył ramionami, chodził wzdłuż pokoju. Cedził wolno słowa. Tak. Wobec tak silnych argumentów nic mi więcej nie pozostaje, jak. Nie narzucać się księżnej pani. Nie wiem, czego ci brak. Nie pojmuję, co wpływa tak ujemnie na twe usposobienie. Masz i możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, co nawet wyczarujesz w marzeniu. O, la la, nie zapędzaj się Kryst tak daleko. Wiesz przecie, że na twe skinienie czeka falanga ludzi, którym tylko rozkazuj, że ja wreszcie zrobię dla ciebie bardzo dużo. Co zechcesz? Trzymając się zasady, nic darmo. <laughs> Łatwa maksyma. Książę ochłódł, lecz mówił dalej. No, a środków nam chyba nie zabraknie. Mój majątek, nie licząc nawet twojej fortuny, masz u nóg tego, za czym ja tęsknię, ty mi dać nie możesz. Twoje miliony również. Książę zatrzymał się. A wiesz, zaintrygowałaś mnie? Ja nie mogę obsypać cię tem, czego zapragniesz. Jak to? Czym za biedny? Czy nie jestem w stanie. Zdaje mi się, że egzażerujesz. Chociaż może być tak. Tak, może być istotnie. Nawet nie jednej, dwóch rzeczy dać ci nie mogę. Korony królewskiej i kochanka. To już nie leży w zakresie mej władzy. Berła ode mnie nie otrzymasz. Kochanka również. Ale możesz go sobie zdobyć. O, bardzo łatwo. Czy dajesz mi na to kart blanche? Nie. Powtarzam, że jedynie do takich żądań ręki nie przyłożę. Ukłonił się sztywno i wyszedł z pokoju. Księżna zaśmiała się suchym, ironicznym chichotem. Zdawało się jej, że to śmiech, nie jej własny, że demon jakiś będący w niej śmieje się jej głosem. Po szyderstwie spadło na nią gwałtowne opamiętanie. Aż boleśnie dotknęła ją świadomość, że jest niesprawiedliwą względem męża i swego losu. I jest wszakże niezwykle obdarowaną. Może się nazywać dzieckiem szczęścia, a jednak. Jednak popadła w tęskną jakąś zadumę.